Czyli z tego co pamiętam, śledzimy obecnie tego terrorystę ważnego. Ten to rzeźnik. Ta, tego rzeźnika. Nie widać gazu. Nie ma Hadira. Łatwy cel. Kuszące. Wstrzymaj się, rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. Inaczej wypuszczą gaz. A wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty, czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie więcej niż godzinę. Bierz się za sprzęt. Tyle mogłem załatwić na szybko. No więc dobra, mamy podążać za tym rzeźnikiem po pierwsze. Nie ma granatów błyskowych. I może dobra, tego robota, Hadira tutaj znajdziemy. Pistolet z tłumikiem. 10 gramów. Twoje ulubione. Właśnie się zastanawiam, który tutaj będzie dobry. To jest całkiem okej, okay, widać. Jeszcze fajny celownik. Zbiórka przy magazynie. Chyba pod czwórką było, dobra. Sprowadź przesyłkę. W drodze, kapitanie. Czyli gramy jako tacy agenci tym razem. Dlatego zwyrodnialca nie szkoda kurser. Przyjdzie na to czas, ale na razie potrzebujemy go żywego. No dobra, czyli będzie taka cicha akcja się okazuje. Dobre jutro. Przywiet wszystkim. Znam tylko tyle. No ja sam w sumie nie znam więcej, chociaż byłem na Ukrainie i mniej więcej tam nauczyłem się czytać tą cyrylicę, ale i tak jestem w tym beznadziejnym. Nano... wa... pa... nie wiem, nie umiem jednak czytać, tylko pojedyncze takie literki. Spokojnie kolego, mamy pozwolenie. Pokaż pokaj. Teraz! No. Dobra, chyba się bijemy. Nice. Nikolaj, trzeba zabrać śmieci z Alejki. W sumie nie spodziewałem się, że tak szybko to będzie. Od razu akcja. Dobra, czyli wbijamy od razu. Uważaj, gdzie strzelasz. Rzeźnik musi doprowadzić nas do Hadira. Martwi nic nam nie powie. No dobra, czyli trzeba tego rzeźnika jednak ocalić. Oni poznają, co to ból i cierpienie. Potwierdzam. W żółtej koszuli, za stołem. Nowy żołnierz. Jeśli wilk żyje, na pewno będzie z was dumny. Czyli co robimy? Tylko nie traf rzeźnika. Przekażemy jego nauki. Dobra, w takim razie wszystkich innych bijemy. Na końcu rzeźnik ucieka! Zabić ich! Dobra, wszyscy porobieni. O, jeszcze tutaj jakaś inna broń, zaraz, zaraz. A, bo dobra, nieważne. Ucieka, nie zgub go! Przebij się! Osłaniam cię! Tylko oni trochę tutaj jednak biją, muszę przyznać. Koniec imprezy, panowie! Ale podoba mi się ten pistolet. Chyba jednak z tego będę tutaj korzystał. Jeżeli jesteśmy agentami, to już do końca. Come on, koleś. Są całkiem silni. O, jeszcze jakieś P90? Ja sobie wezmę, zobaczymy. Rzeźnik próbuje nam uciec. A może na później. Uważaj na cywili. Ja pierdolę. Ale się tutaj rzeźnia dzieje, jeszcze mnie zacina co chwilę. Tam na daleko są jeszcze. Dobra, podejdziemy sobie. Przygotuj się do przechwycenia. Przyjąłem, śledzę was. Kurde, mocni są, dobra. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni, już tutaj nikogo nie ma. No i ruszamy dalej! Zanim pójdę flanką, żeby go przechwycić! Uuu! Czy ja zastrzeliłem cywila niestety chyba? Martwy na nic się nie zda! A! Okej, to był rzeźnik. Kurde, ale głupie, nie? Tylko tego rzeźnika nie mogę tutaj strzelać. To jest takie małe utrudnienie. Rzeźnik zaraz ucieknie, kurde. Jeszcze granat mi tutaj! Oh my god. Dobra. Sierżancie? Jestem cały, sir. Cel w ruchu, przy rzece. Koń go, albo go zgubimy. No to tylko tamten jest z tych przeciwników. Pojazd, z lewej! O kurde, panowie, co się tutaj stało w ogóle? Mają RPG jeszcze. Oh my god, prosto we mnie celuje koleś, no. RPG zdjęte! Ta piękna sprawa, ale to jeszcze nie wszyscy. Dobra, na bliżej sobie podejdziemy. Ja nie mogę, ilu ich tutaj jest?
No nie, nie mogłem, czemu nie mogłem kucnąć jeszcze bardziej, no? Znaczy chciałem się czołgać i nie wiem, coś mnie zablokowało. Dobra, jakoś tam headshoty sprzedajemy. A tu jeszcze jacyś cywile w środku byli. Pośpiesz się! Jacyś snajperzy jeszcze, kurde. Dobra, jakoś tutaj uciekał, jest na wprost, okej. Myślę, że to jakaś pułapka, kurde. W drodze, kapitanie. Uważaj na posiłki. Skąd oni się biorą, do cholery? A, to oni jeszcze tutaj są, no cóż. W takim razie ciężka sprawa. Aż nie wiem, w którą stronę mam tutaj iść. Jeszcze przez te okna jakoś tutaj chyba strzelają, nie wiem. Kurde. Trzech zabitych. No tylko zaraz ucieknie. O, porobili go! Mamy go! Ciężko się biega ze wstrząsem mózgu, co? To tylko zadrapanie, do furgonetki! Dobra, misja zrobiona, proszę bardzo. Żeby wasze głowy mogły trafić do waszych rodzin! Pierdol się. Mam go na celowniku. Może jeszcze będzie trzeba uciekać przed innymi. Mamy mały problem. Jak to? Silnik trochę mi się dławi. A, to go kurwa pokle! Słonej na skalaj, ognia! Dobra, jest ich trochę tutaj. O, jeszcze mamy wyrzutnię rakiet. Dzień dobry państwu. Kurde, to było chyba zbyt agresywne. Grat odłamkowy, co? Osłaniajcie mnie ogniem, potrzebuję więcej czasu. Strzelają. Ja nie mogę. Skąd tyle terrorystów w jednym miejscu? Policja tu jest. Policja tu jest, fajnie, no kurde, ja tutaj cały czas spruję do nich wszystkich i za mało. Dobra, trzymajcie granaty, kolesie. Potrzebuję więcej czasu. Policja tu jest! Dobra, zaraz chyba powinniśmy dać radę, come on, no. Zrób dziewczyna! Gaz do dechy! Dobra, policja przyjechała, mamy szansę w takim razie. Nice! Misja zakończona. I teraz będziemy go przesłuchiwali pewnie. Gdzie jest gaz? W twojej ruskiej dupie. Uuuu, ale go porobił. To na nic, żałosny skurwysynu. No dalej, kapitanie. Stać się na więcej. Myślisz, że cię nie pamiętam, Angolu? Ani ciebie, sierżancie? Hej, ogarnij się, sierżancie! Musimy złamać tego kundla, kapitanie. Zaraz to zrobimy. Nikolaj, gdzie przesyłka? Właśnie dojeżdża, kapitanie. Okej. Pójdź do Nikolaja, odbierz przesyłkę i przyniesie ją do mnie. No już. Co to może być za przesyłka? O co chodzi? Jak oni chcą go złamać? Nie mam pojęcia. Sierżancie Garrick, z tyłu mam przesyłkę. Wypuść nas, błagam. A to jest rodzina? To nasza karta przetargowa. A. W negocjacjach. Być może rzeźnik zmięknie, jak ich zobaczy. Mamo, co się dzieje? No cóż! Proszę, nie róbcie krzywdy mojemu synowi! Zrobimy, co powiecie! Nie bój się, mamo. Nie bój się. Jesteś moim małym zuchem. Czyli my tak gramy, kurde, jako policja. Porozmawiamy z paroma panami, a potem pójdziemy do domu, dobrze? Będę... To, co robisz, jest okropne. Jesteśmy niewinni. Chcę wiedzieć, dlaczego nas tu zabrano. Nie musisz tego robić. Zostajesz czy nie? Zostaję. Wychodzę. Zostaję. Chodzę w to, sir. Niech dobrze. Będzie. Przekaż ich jego drogi. Nie, 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 proszę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Amon! Nie masz się ich tknąć, suchy synu! Miało być bez skrupułów? To jest. No cóż! Patrz, co narobiłeś! Porwali twojego syna, twoje dziecko! Sierżant nie ma problemu z krzywdzeniem dzieci, prawda, Kyle? Żadnego. Zamknij się! Co ty zrobiłeś?
Mówiłeś, że nas w to nie wciągniesz! Czas na mnie, kapitanie. Możesz iść. Ruchy, sierżancie. Co chcecie z nami zrobić? Co ja mam tutaj zrobić? What? Krzywdę, ej, nie mogę tego wziąć na razie. Jeśli skrzywdzisz moją rodzinę, zapierdolę cię jak psa. Rozumiesz? Na pewno. Rozumiesz? No, nie mogę tego zrobić. A, bo to trzeba przytrzymać. Podnieś to, Kai. Nie. Hej, nie! Proszę was, Przestań. Oni nie mają z tym nic wspólnego. No i co teraz? Może jego zabiję? Hej, spójrz na mnie. Przestań! Nie robię krzywdy, oni dziwnie wiedzą. To w takim razie tak zrobię. Co jest z tym strzałem? Sam odciągnąłeś kurek, sierżancie. Spokojnie, nie pozwoliłbym sierżantowi wymachiwać naładowaną bronią wewnątrz budynku. Chyba, że nie miałby wyjścia. No. Masz chciałem... szansę, gdzie gaz? Chciałem strzelić w coś... Pierdolcie się. ...innego. Nie. Czekaj. Zostaw, proszę. Dobra, słuchaj. Teatrka redka. Nie, mówię prawdę, przyrzekam. Tam schowaliśmy gaz, teatrka redka, przyrzekam. Gdzie jest Hadir? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie. Idź, sierżancie. Uratuj cholernych Rosjan. Generał Barkow będzie już martwy. Hadir, chcę dopaść Barkowa. Już nie jest nam potrzebny. Zaraz ruszamy! Rosjanie pójdą na wojnę z Zachodem. Gaz jest starszy, karetka. Zabezpiecz go i zgłoś do wózki. Idźcie, wiesz, robić. Tak jest. Wóz jest wasz. Wyjedziecie nim z miasta. Ja chciałem strzelić Hadir tak w ścianę niby, nie? A wtedy rozpęta się wojna. Nie, jeśli zdążymy na czas. Garik, siadaj, osłonaj nas. A, czyli mamy tutaj iść. To jest. No, gdyby tutaj dało się dziecko zabić, ta gra byłaby chyba zbanowana na całym świecie. Nie wiem, w sumie, nie? Dajcie spokój. Rozwiążcie mnie, skurwiele! Rozwiążcie mnie! Kontaktów nie. Wierzę chemikaty. Внимание всем. Химикалия? Безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. То ciekawe. И где мы teraz lecimy? Hej. Punkt kontrolny. Czyli. A co za różnica? Droga zablokowana. Jaki jest plan? Szok i przerażenie. Co jeśli się nie ruszą? Jak to co? Rozpęta się piekło. 3 sekundy. Mamy dość czasu. A, czyli sobie przejechaliśmy. Piękna sprawa. Ach, kurwa, kapitanie. Nikolaj nas uratował. A jak ruszą za nami? Nie zrobią tego. Szefie, co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci? To nasza gwarancja. To zakładnicy. Jeśli nie możesz grać czysto, musisz się ubrudzić, Kyle. Tak to działa. Gdzie postawimy granicę, sir? Dokładnie tam, gdzie jest ci potrzebna, sierżancie. Koniec końców, ktoś musi przerazić przeciwnika. Świat zostaje czysty, a my się brudzimy. To nasza misja. Jeśli masz wątpliwości, mogę to zrobić sam. Nie, sir. Nie mam żadnych. Dobrze. Dorwijmy Hadira, zanim zabije Barkowa. W ciemności kolejna misja. No dobra, czyli kolejna misja w... nocy z kolei, 1 listopada. Ekipa Hadira. Gdzie ją szukają? Jeszcze się nie spóźniliśmy. Dorwijmy Hadira. Zanim rozpęta trzecią wojnę światową w piwnicy Barkowa. A, to bardzo podobnie wygląda jak ta pierwsza misja z kolei, może pamiętacie? Jak tam atakowaliśmy właśnie na ten gaz. Też było właśnie w takim lesie. Bardzo ładnie to oczywiście wygląda. Hadir przejął kontrolę. Barkowa może tu nie być. A to jest jakiś sztucer z kolei. Jak go nie ma. Chyba z tłumikiem.
No, to będzie bardzo ciekawa misja, bez wątpienia. W okolicy roi się od żołnierzy Al-Katali. Naszym największym sprzymierzeńcem jest ciemność. Nie daj się zauważyć, atakuj tylko w ostateczności. Jeśli Hadir jest w domu Barkowa, musimy go znaleźć. Ale to są ciekawe misje, nie? O! Strzelają, chodźmy. I tutaj chodźmy, mamy już jakiś budynek. To jedna z ciekawszych misji się szykuje, jak mi się przynajmniej wydaje. Cel do światła. Wykorzystamy osłonę nocy. No dobra. Jak tutaj z noktowizora? Pod ruchy. N, tak sądziłem. Drogowie z przodu, wstrzymaj ogień. Może światło znowu zgasimy. Unikaj światła. No tutaj nas na razie nie widać, to bez noktowizora chyba tutaj należy skorzystać. Żeby wiadomo było, gdzie jest jasno. No dobra, jakoś jeszcze żyjemy. A co się tutaj dzieje? Nie, tutaj jest cały czas ciemno, więc okej. Można też tutaj wstać. Ciekawie trzeba tutaj manipulować właśnie tym, że albo się ma noktowizor, albo nie. Musimy odciąć zasilanie. Użyj skrzynki na ścianie. Co my teraz robimy? No. Tutaj już nikt nie idzie. Bez sensu też broni zmieniać. Wyjście jest zablokowane. Zgaś światło. To ich zdezorientuje. Dobra. Poczekaj, aż się ruszą. A i teraz nas próbują tutaj szukać chyba. No dobra. Tam ci szukają właśnie z latarkami jeszcze. Weź dwóch po prawej. Teraz reszta. Czysto. Dobra, piękna sprawa. Jesteśmy niedaleko. I co, mamy się tam dostać? Kurde, co to za Hogwart jest? O co chodzi? Jakie miasto? Baza. Zobaczmy, z kim walczymy. Co mamy, szefie? W głównym budynku cisza. Mamy ruch, wieża zegarowa, kościół i basen. Przyjrzyj cele. Ja będę osłaniał. Aaa! Oh my god, to jest ciekawe. Zjazd po linie, no dobra. Czyli mamy taki trochę otwarty świat, bym powiedział. Wow, to będzie ciekawa misja. Ej, dobra, czy ja już tutaj schodzę? Dobra, jasna sprawa. Nie wiem, o czym mówisz! Analadu! Załatw ich. Masz czysto. No, trochę tutaj trupów będzie, tak się można spodziewać. Kurde, ile tutaj osób zginęło. Uważaj, mają przewagę liczebną. Jeśli zrobi się głośno, spróbuj zniknąć. Nawet nie wiem, gdzie oni są zupełnie, jak to wygląda tutaj. Nie, to jest strasznie ciemno. Zbliżasz się do basenu. A, przeszukaj basen, okej, czy jakoś z tej strony. Którędy by sobie tutaj wejść? A co z tym moim w ogóle? Co on tutaj próbuje? Ja sobie sam niestety idę na akcję. Zdecydowałem dla ciebie światło. Brzmi, jakby kogoś tam trzymali. Sprawdź, czy Hadir jest w środku. Może ma Barkowa. Dobra, może po cichu to zrobimy. Jesteś na to i jesteś zdany na siebie. Wotawiyatana adila. Kasha'bi wahidu yajmu ikhwatana. Hasarnakum. Ani śladu Hadira. Ale mają więźnia. Sprawdź, czy więzień coś wie. Każdy trop może nas doprowadzić do Barkowa. Witam serdecznie. Mój ojciec. Mój ojciec. Biedny sukienkot nieźle oberwał. Może ci w kościele i w wieży zegarowej wciąż mogą mówić. No dobra, czyli mamy jeszcze dwa inne cele, tak? Ale rozpoczął patrol. Zachowaj dystans. Dobra, w takim razie trzeba się stąd zmywać najlepiej.
Może jakoś z tej strony? Widzę cię. No, tutaj mamy jakiś. Może z drugiej strony jakoś przejdziemy, sam nie wiem. O, dziękuję serdecznie. Tutaj mam jednego kolesia. No nie ma co tutaj ryzykować, tak myślę, nie? Jeżeli można to zrobić bez żadnej walki. No to jest taka delikatna sytuacja, więc lepiej nie ryzykować, powiedzmy. Widzę więcej wrogów na 12. Dobra, tutaj już mnie zauważyli, więc nie było innej możliwości. W głównym budynku spokojnie. Na razie możesz go pominąć. Mogę tędy przejść? Kurde, nie da się tak. Ciężka sprawa. A, tędy jeszcze jakoś przejdziemy. Przeszukaj wieżę zegarową. No ale jak się tutaj dostać? Może tędy jakoś? Znowu będę zdany na siebie. Wiedzą, że coś nie gra. Nie wychylaj się, to nie zorientują się, gdzie jesteś. Ciężka sprawa, nie? Z tej strony ktoś idzie? Nie? Tak mi się wydawało. Ale ciekawa misja, nie? Trzeba być tutaj uważnym na każdym kroku. I doprowadzić, żeby nikt nie wystrzelił z przeciwników żadnego strzału. Inaczej? Będzie rozruba. Nie widzę cię. Musisz sobie radzić sam, stary. Wieża zegarowa jest przed tobą. Zauważyli mnie? No tutaj mamy też jasno, nie? A tam się trzeba dostać. Ale ciekawa misja, ja nie mogę. Dobra, zobaczmy tędy. Tam ktoś jest, bardzo dużo osób z kolei. Może jakoś tędy przejdziemy. Gdzie jest laboratorium? Gdzie ono jest? Poszukaj skrzynki z bezpiecznikami. Przydałoby się wyłączyć prąd. No, bardzo by się przydało. A gdzie to może być? Zasiłem dla ciebie światło. Drogi dojścigal za tobą. O, o! No nie, teraz mnie usłyszaj bez wątpienia, kurde. Obudziłeś gniazdo szerszeni, Kyle. Teraz będą cię szukać. Dobra, teraz nie mają światła, więc teraz zostaną porobieni. Ale ciemność, nie? Widzę cele z twojej lewej. Można i tak. Jak inaczej? Kurde, gdzie to gniazdo szerszeni? Come on. Zgubiłem się. Zachowaj czujność, słyszysz? Tu jest ciemno dalej, nie? Okej, czy jesteśmy, kurde, tutaj ustawieni dosyć prosto? Ani śladu Hadira, to kolejny więzień. Sprawdź, czy jeszcze mogą gadać. Ej, tu jeszcze ktoś jest. No wszyscy? Dobra, chcę mieć tutaj pewność, że nikt tego nie usłyszy, że ja tutaj rozmawiam. Zobacz, czy zakładnik może mówić. Nie zdradzę swojej rodziny. Kurwa. Chyba nie. Kapitanie, ci więźniowie to rodzina Barkowa. Ludzie Barkowa zaatakowali dom Hadira, a teraz sytuacja się odwróciła. Ostatni jest w kościele. Zobaczmy, w jakim jest stanie. Czyli niestety dwa punkty złe tutaj przeszukałem na samym początku. No ale trudno. Znalazłem cię, Kyle. Tam chyba jeszcze na górze coś się dzieje. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Dobra, czyli ostatnie miejsce jest 90 metrów w tamtą stronę, to jest akurat najdalej. No,
Dobra, w sumie chyba nie zginęłem ani raz jeszcze tutaj. Usłyszeli to? Gdzie ja tutaj słyszę kolesia? Nie mam pojęcia. Czy jest jasno czy ciemno? I ciemno cały czas, więc okej, okay, jestem ustawiony. Jakoś z tej strony chyba są. Nie, dobra, nie ma co. Oszczędzimy tutaj niektórych. Punkt kontrolny osiągnięty i to jest kościół. Dobra. Dawno mnie w kościele nie było, więc z przyjemnością sobie tutaj wejdę. Wzmacniają ochronę. Z głównego budynku zmierza do ciebie więcej patroli. Dobra, tutaj cały czas jest ciemno, więc łatwa sprawa. Jest w kościele. Chyba nie zostało mu wiele czasu. Ostrożnie, nie jest sam. Z tej strony był jeszcze jakiś patrol. Widzę wroga. Z prawej. No to jest jeden, a jeszcze drugi był gdzieś. Dobra robota. A to tamten był? Dobranoc. Dobra, dobranoc wszystkim. A i wejdziemy sobie jakoś od katakumb. Po prostu wspaniale. Tu jest trochę jasno, nie? Zauważyli mnie? Możliwe. Jednak lepiej z tego korzystać. Dowiedz się, czy więzień wydał Barkowa. Drugie piętro 451. Drugie piętro 451. Złamali go. Powiedział drugie piętro 451. Chwilowo musi nam wystarczyć. Idź na samą górę głównego budynku. Tam się spotkamy. Jeszcze z tej strony kolejni. Dobra, ta broń jest bardzo interesująca, muszę przyznać. Wszystkich, kurde, na strzał sobie robimy. Po prostu wspaniale. Dobra, czyli główny budynek. Czyli ten ogromny. Okej. Okay. O, co się dzieje? Cały teren rozświetlił się jak boisko do piłki. Szybko na drugie piętro. Pracuję nad tym. Zauważyj mnie tak szybko, no nie. Dobra, to chyba wszyscy. Dobra, jestem w środku. Idź na drugie piętro, musimy się śpieszyć. Ta, tylko na każdym kroku, kurde, mam 50 kolesi. Dobra, daliśmy radę. Dobra, drugie piętro, come on. Ktoś tu jeszcze jest? Chyba tutaj ktoś będzie. Nie? A, sytuacja interesująca. Przychodzę na drugie piętro. Nie strzelać. Jestem na górze. A. Otwórz te drzwi. Osłaniam cię. Jak ty się tutaj... Skąd ty się tutaj wziąłeś? 4, 5, 1. Już! Durny, proszę, nie wiedziałem, Barko! Nie ma go, co jego rodzina tu była! Ty go bronisz? Nie, zabieramy cię. Chodź! Czekaj, nie jestem waszym wrogiem, patrz! Wiem, gdzie wytwarzają gaz. Dowiedziałem się. To fabryka chemikaliów Barkowa? Tak, zniszczę ją. Jesteśmy po tej samej stronie. Nie w ten sposób. Pomóżcie nam. Proszę, pomóżcie mojej siostrze. Słuchajcie. Coś na dworze słychać. Matki! Co się stało? A, okej. Okay. Wiem, jak stąd uciec. Jezu, jeszcze się palę! Bez numeru! Drzwi się zacięły! Tak! Drzwi się zaklinowały! Coś ma tu jeszcze zrobić? Dobra? Ruszaj się! Kurde, skąd taki syf się nagle tutaj wziął? Markow, sprawi, że potoczą się na to głowy! Uwaga! A! Może mi ktoś pomoże, na przykład ten Hadir, come on. O,
Tamci są po naszej... Nie, to nie są po naszej stronie, tak wyglądali w sumie. Nice! Wyruszać, po prostu pamiętaj, żeby celować do Rosjan! Pomóż Garikowi! Będę was osłaniał! Zmęczony sierżancie? Atakują! Wstawaj, żołnierzu, spieprzamy stąd! Sierżancie, twoje drogi! Kurde! A to nie jest ta broń, co bym chciał, no. Mam jeszcze tą drugą, niestety nie mam. Chciałem być agentem do samego końca i z tego Tumika tutaj bić. O kurde, panowie. Ale mi tutaj wbijają, nie? Dobra, chyba jestem w miarę bezpieczny teraz. Gdzie my mamy uciekać, panowie? Jestem trochę taki zgubiony. Pewnie tędy bym powiedział. Uwaga na ten skwerat! Idziemy przez budynki, szybko! Gdzie ja mam się tutaj schować? Pewnie tędy jakoś? Halo, panowie? Do środka! Nie stój na otwartym terenie! Może tutaj na górę sobie wejdziemy, patrzcie na to. Ten helikopter do was celuje! Potrzebujemy osłony! Do środka! Kurde, nie wiem, co ja tutaj planuję, tak prawdę mówiąc. Nie wiem, co się dzieje, gdzie ja mam się schować zupełnie? No nawet nie wiem, nie? Oni się w miejscu tam stoją. Może jakoś tutaj mam przejść? No jest punkt kontrolny, może tędy jakoś, nie wiem? No i tutaj idą. Dobra, poczekajmy aż ten... Tunel jest na północy! Ruchy! Do środka! Jest na twardym terenie! No cóż... Ten helikopter do was celuje! Kurde, ale się wkurzyli na mnie! No nie mam pojęcia, gdzie ja mam iść, nie? Dobra, w takim razie, gdzie są tutaj zamknięte tereny? Tu jest jakiś zamknięty teren. Ale przepraszam. Ło, panowie! Ilu ich tam jest? Już wszyscy? Chyba tak? Ej, panowie, idziecie ze mną? Nawet nie wiem, gdzie jest nasz cel dokładnie. A, okej, tędy. Może jakoś tutaj jeszcze przebiegniemy? To ma chyba sens. Tylko to jest jakaś szklarnia, nie czuję się tutaj zbytnio bezpiecznie. Ten helikopter do was celuje. No fajnie, ale no... Dobra, biegam w kółko i nie będą wiedzieli, co się dzieje. Całą amunicję stracą. Może tędy dam radę przebiec. No, zadziałało. A to są przeciwnicy! A, słabo. A, i do tego tunelu mamy się udać. Dobra, w takim razie biegiem. Fajnie, rakiety! Kurde, panowie, czy ja to przeżyję w ogóle? Come on? Zamknięte! Kapitanie, muszę to czymś otworzyć! Weź to! Otwarte! Prędko! Uwaga, rakiety! No, to już tyle. Skup się, chłopcze. Jestem skupiony, ser. W takim razie pomóż mi zaatakować laboratorium. Nie ma mowy. Odpowiesz za to wszystko. Kapitanie? To wycieczka w jedną stronę, Hadir. Wiedziałeś o tym. W takim razie zrobicie, co trzeba, prawda? Szefie, powiedz, że to skończymy. Potrzebujemy wsparcia. Zobaczmy, czy uda się je zdobyć. Ruchy. No i to by było na tyle w takim razie, okej. Kapitanie, proszę dać Farze plany, powiedzieć jej prawdę. Będziesz mógł powiedzieć całemu światu. Świat nic mnie nie obchodzi. Zrobiłem to dla mojej siostry. Centrala do 06. Sojuszniczy helikopter zbliża się od południa. 180. Teraz wywołam to obserwator 1. Zrozumiano.
Laswell. Co ona tu robi? Czuję krew. To dane wywiadowcze, weź je. Tak jest. Co do cholery? Kończymy sprawę. Przekazujemy go. Komu? Rosji. Wymiana więźniów? W jedną stronę. Rozkazy, szefie. Czekaj. Nie utrudniaj, kapitanie. Daj powód, żebym tego nie zrobił. To wojna zastępcza, John. Jesteśmy w niej tylko pionkami. Mów za siebie. Oddaj go. Tak jest. Kadir jest wasz, ale dane moje. Cokolwiek tutaj robisz, mogę pomóc. Jakby co, odezwę się. Dobrze wiem, jak to działa, kapitanie. Nie tym razem. Oddali Hadira w ręce Rosjan. Zabiją go. Jak mu się poszczęści? Wygląda na to, że znów uratował pan świat, kapitanie Price. Hadir znalazł laboratorium Barkowa na wschodzie Gruzji. Fabrykę gazu? Planował ją zniszczyć. Do reszty kurwa oszalał. Wszyscy chyba oszaleliśmy. Prawda, Alex? Potwierdzam se! Z twoją pomocą możemy dokończyć jego dzieło. Dobry z pana przyjaciel. Z pewnością jeszcze straszniejszy wróg, ale... Ja nie przekraczam granic, nie najeżdżam. Bronię moich ludzi tutaj, ich domu. Czasami najlepszą obroną. Mamy wszystko. Plany... Personel. Rozumiem. Bojówka niepowiązana z Zachodem nadaje się idealnie. Winą obarczą terrorystów. Co nie? Można panu ufać. Jeśli Barkow tam jest, jest mój. Stacja ma na celu zniszczenie laboratorium Barkowa. Nikolaj jest w środku. Dostarczy nam ładunki wybuchowe. Dwa oddziały zinfiltrują obiekt. Garik i ja umieścimy ładunki na rurociągu. Farah, Alex, odbierzecie od Nikolaja detonator i podłożycie bombę przy głównym piecu. Kiedy ładunki będą gotowe, oddalcie się na bezpieczną odległość i wystawcie to wszystko. Wsparcie powietrza... Georgia! Tak jest! Oddziały odsłonięte na północny front. Poproszę o ostrzał. To ciekawe. Nawet nie wiem, jak Gruzja wygląda dokładnie, nie? Spodziewają się nas. Zobaczmy, kto jest w domu. Jara! Teren czysty, Kate. Ruszamy. A, czyli po prostu z czołgami tutaj wjeżdżamy. No dobra, jasna sprawa. 3-1.